No, witam serdecznie wszystkich przy niedzieli. Podmianka oczywiście rano była, jak zwykle. Wodę w beczce już mam znowu na nową nalaną. Także pod tym względem mamy dzisiaj już spokój. Jeszcze się zastanawiam, czy by u gubików dzisiaj nie zrobić jakiejś mniejszej podmianki wody, żeby mieć już później w tygodniu spokój. No a tak jak widzicie, no tutaj wszystko się ma dobrze. Woda jeszcze jest po tej podmianie taka nie za bardzo, bo ten mineralizator troszkę długo trzyma taką, jakby się to mówi, taką delikatnie zmętnioną wodę. No nie jest, powiem wam, ten Jokushi jakimś idealnym tym mineralizatorem. Powiem wam, że gdybym taki zbiornik zmineralizował, chyba tak zrobię, że kupię sobie duże opakowanie i będę, pokażę wam, czym mineralizował ten zbiornik, jak mi się te Jokushi skończy, bo muszę je jakoś wykorzystać. Mam coś takiego, od lat to stosuję do krewetek Beshrimp GH+. Bardzo fajny, powiem wam, mineralizator. Nie podnosi w ogóle pH wody. Nie mętnieje tą wodę. Jak się zmineralizuje, ta woda jest od razu kryształ. I ja chyba lepszego mineralizatora nigdy jeszcze więcej nigdy nie miałem. Oczywiście ja takiego mineralizatora do dużych zbiorników z rybami nie stosowałem. Ale właśnie zastanawiam się, czy po prostu nie kupić duże opakowanie tego mineralizatora, bo on jest bardzo wydajny. Dosłownie taka łyżeczka do herbaty, może czopiasta taka by wystarczyła na taką beczkę 80 litrów. Spokojnie. Także chyba później, jak mi się ta Jokushi skończy, to po prostu przejdę sobie i będę sobie mineralizował wodę tym mineralizatorem, bo wtedy już do dolania do zbiornika już będę miał niskie pH, bo już będę miał pH w granicach tam 5,5 czy coś w tym stylu. Także no teraz na przykład troszkę tam się to mieliło w tej beczce i zjechało to do 6,6 po tym mineralizatorze. No ale nie jest to to, co bym chciał, żeby było. I dlatego w przyszłym czasie, takim następnym tym ruchem będzie właśnie przejście na ten mineralizator krewetkowy, ten Beshrimp. No bo on jest totalnie bezproblemowy i woda jest kryształowa po tym mineralizatorze. No po Jokushi niestety, ale ta woda jest przez jakiś czas taka troszkę mętnawa. Nie jest to taki kryształ, wiecie. W tej beczce na przykład przez dobre 3 dni się utrzymuje taki, no takie mętne, nie? Także nawet później po wlaniu do zbiornika nie jest ta woda całkowicie przezroczysta taka, jakby się chciało, żeby była. Także tak to wygląda. Ja powiem wam, że no, z polecenia niby kupiłem te Jokushi, ale no, niestety nie jestem z tego zadowolony. Nie jest to to, co by mogło być, nie? Także jak ktoś chce mineralizować, no to mi się wydaje, że ten Beshrimp GH+, mineral, no najlepsza opcja. Także tak jak mówię, Jokushi fajne, może pod rośliny, może się to nadaje, ale nie jest to jakoś tak super, powiem wam, super mineralizator, żeby można mu dać 10 na 10, nie? 10 na 10 to ja mogę dać temu Beshrimp do krewetek. Wiecie, on tam ma pewnie jakieś minerały krewetkowe pod krewetki, ale to tam nic nie robi, nie? Tam tym mineralizatorem też już mineralizował wodę u ryb i dla roślin. Mokre łapska na pewno znacie, także też próbował, teraz tam chyba robi pół na pół z kranówą.
On jest taki bardziej roślinniak, bardziej w rośliny idzie niż tam w ryby. Także no, tak to wygląda teraz. Piaseczek jeszcze jest, choć już widać tych kulek troszkę, no bo te mułajady tutaj, powiem wam, one się 2, 3, 4 nawet centymetry pod powierzchnię zakopują. Także one jak wparzy pod ten piasek, no to wiadomo, nie. Także tak to wygląda teraz. Jeszcze może dzisiaj dokręcę wam filmik, pokażę wam maluchy od barwniaków i małe glonojady, jak tam się mają, jak zdążę, bo chcę zrobić jeszcze tą podmiarkę u tych kubików. Także tam u kubików fajnie wygląda zbiornik, woda czysta, nie jest jakaś żółtawa. Także jest tam też ten absorber tych fosforanów. W tym filtrze jest troszkę węgla aktywnego, włożyłem też nie za dużo, troszkę, także żeby to tam, wiecie, wychwytywało jakieś związki, bo tych rybek jest troszkę dużo i żeby tam po prostu się nie kumulowały jakieś amoniaki, jakieś NO3 czy coś w tym stylu, także jest troszkę tego węgla. No i od razu widać, że ta woda dłużej utrzymuje się taka klarowna i czysta, nie? Nie robi się tak szybko żółta, tak jak wcześniej było. Może po prostu to był efekt tego, że ta ziemia też oddawała z początku, bo to jest na ziemi ogrodowej. Także tak to teraz tam będzie wyglądać u tych kubików. No, zbiornik tak jakby po prostu, można powiedzieć, że się ustabilizował i już to fajnie teraz wygląda. No, a tutaj jak widać, też ryby się mają fajnie, nie ma żadnych jakichś tam chorób, nie widzę nic, jakichś takich, apetyt mają taki, że dzisiaj znowu jest dzień karmienia miksem, także mogę wam przy okazji pokazać karmienie tym miksem. O, one już będą wiedzieć, widzicie, co się dzieje, nie? Takie jakieś małe, wiecie, porcyjki, żeby zdążyły zjeść. O, ale to tam załatwiałem też sprawę te denne rybki. Dwa razy 500, takie porcje mniejsze, tak żeby wszyscy zdążyli coś tam chłapnąć. Jak widzicie, najwięcej to palety wpieprzają, bo to żarłoki niesamowite. No i widzicie, nie zdążyłem odejść i jest po sprawie, pojedzone. No. Także tak wygląda karmienie. Co jakieś tam pół godzinki taka porcyjka i tak sobie tam zjedzą to. No, tak jak widzicie, tutaj w tych paletkach mi się trafiło, że chyba są 3 samce i 1 samica. No i te 2 samce się tutaj między sobą troszkę tłuką, ale takie tłuczenie, no to nie jest aż takie agresywne, widzę. A to przeważnie ja zawsze jak pojedzą, mają, nie wiem, więcej energii czy co. Ale tak to nie żeby tak cały dzień było, ale w miarę jest spokojnie, nie? No, także ja wam jak zdążę dzisiaj jeszcze, bo chcę tą podmianę zrobić u kubików, jak zdążę, to wam jeszcze dogram krótki filmik, co tam u tych małych. Barwniaków się dzieje i tam u tych gronojadków. No, barwniaki rosną, dostałem dziennie porcję solowca. Solowiec mi się tutaj robi w 2 pojemnikach. Także no, spokój jest, glona nie ma, rośliny rosną jak głupie. Lotosa musiałem poprzecinać i to dość mocno, bo chyba ze 4 takie duże liście pod górą musiałem wyciąć.
bo już tam robiły taki cień. Ta giganteja to jest masakra, to rośnie, to się wszędzie, to już z przodu nawet wychodzi przed tą grzebienicą. No wszędzie tego jest pełno. Tej gigantei z tyłu, cały tył praktycznie aż gęsto zarośnięty. Nie wiem, czy to nie będę po prostu już tam z tyłu usuwał od samego dołu. I to po prostu muszę jakoś przerzedzić, bo tam już jest naprawdę gęsto, nie? No, powiem wam, że tej giganteje już do zbiornika nie kupię, no. To jest chyba jakiś chwast, bo naprawdę to tak rośnie, że to się w głowie nie mieści, co się z tym dzieje. Dobra, to co, będziemy kończyć. Taki troszkę dzisiaj nudnawy filmik. No ale jak ktoś tam chciał się dowiedzieć o mineralizatorze, także to już wie, że najlepiej, żeby nie zmieniał parametrów. Choć są pewnie jakieś inne, no ktoś tam może coś polecić w stylu do paletek czy do jakichś innych mineralizatorów, które nie podnoszą pH, no, nie wiem. Ja tylko mówię te, co ja stosowałem i wiem, że są dobre, nie? Dobra, to ja się z wami żegnam. Biorę się do roboty, do gubików. To trzymcie się, do następnego razu.